Kojarzycie zapewne około 50-60-konny ciągnik od marki Lowol. Jest to dosyć kompaktowa konstrukcja, a maszyny takie bardzo często można spotkać na ulicach różnych miast przy różnych pracach komunalnych. Ten widoczny za mną ciągnik jest jego większym odpowiednikiem o bardzo zbliżonym wyglądzie właśnie do wspomnianego ciągnika. W tym odcinku zajmiemy się ciągnikami od marki Lowol o mocy przekraczającej 100 koni mechanicznych. Są to trzy modele o różnych oznaczeniach. Więcej szczegółów już za chwilę. Maszyna do tego nagrania została użyszona przez firmę Elroll, a ten wcześniejszy krótki wstęp mógł już Was w pewnym stopniu nakierować na to, czego możemy spodziewać się w kwestii wyglądu tego ciągnika. Zaczniemy sobie od samego przodu, czyli tego najciekawszego elementu zawsze w całym wyglądzie różnych maszyn. Mamy tutaj lampy widoczne w tych konstrukcjach ciągników o mocach od około 50 do około 100 koni mechanicznych. Tutaj mamy praktycznie taką samą maskę, tyle że dostosowaną do tego większego modelu. Lampy oczywiście, jak to lampy, okrągłe, schowane w tych maskownicach, ale tutaj na uwagę bardziej zasługują jeszcze takie diody LED-owe, można powiedzieć, taki LED-owy pasek. Są to światła na przykład do jazdy dziennej, bardzo fajnie jest to wkomponowane w tym miejscu. Do tego mamy jeszcze kratkę, która zachodzi dosyć mocno na boki maski, która oczywiście służy do wpuszczania, wypuszczania powietrza do silnika. Na boku maski natomiast mamy regularny kształt, jest czarna wstawka w tym miejscu. Tutaj mamy jeszcze dopisek premium, jest to taka dodatkowa wersja wyposażona w różne dodatki, jak na przykład instalacja pneumatyczna. Ten prezentowany dzisiaj ciągnik jest w kolorze czerwonym, ale najczęściej te traktory spotkacie na rynku w kolorze niebieskim. Jak spojrzymy sobie na ten traktor z tej perspektywy, to widać, że jest to już nieco większy gabaryt, no bo moce przekraczają nam już te około 100 koni mechanicznych. I długość takiej maszyny to około 4,7 metra, wysokość 3,2 metra, szerokość plus minus 2,2 metra, no bo wiadomo, jak damy sobie węższe koła, no to i ta szerokość będzie nieco mniejsza, czy większa w przypadku większych kół. Jak już przy kołach jesteśmy, to właśnie na tyle. Ten egzemplarz ma koła rozmiar 520x70R34, na przodzie 380x70R24. Rozstaw osi między przodem a tyłem to około 2,4 metra, a masa takiego ciągnika to około 4,5 tysiąca kg. A co pod maską tego ciągnika? Jest to konstrukcja chińska, a pod maską mamy silnik koreański. Dosan 3,4 litra, jednostka czterocylindrowa, oczywiście cała norma Stage 5, jeżeli chodzi o normę spalin. Jest to silnik turbo doładowany, mamy zastosowany układ AdBlue, no bo moce tych ciągników przekraczają już 100 koni mechanicznych. I mamy tutaj trzy wersje modelowe tych ciągników, M904, M1004 oraz M1104. I rozpiętość mocy w takich ciągnikach to od 100 do 117 koni mechanicznych, a moment obrotowy od 410 do 450 Nm. Ten widoczny za mną traktor jest tą najmocniejszą odmianą tego właśnie ciągnika. Mamy w tym miejscu filtr powietrza, od góry mamy odpinany ten element, cztery klamry, jest to filtr suchy, Donaldson, tak zwany power core, czyli wyciągamy go w ten sposób, tak wygląda ten filtr powietrza, bardzo często spotykane rozwiązanie już w tych nieco większych maszynach, jest do tego dosyć łatwy dostęp i tak samo zamykanie, otwieranie podczas tej obsługi codziennej. To nie powinno to większych problemów sprawiać. Główny wyłącznik prądu w tym miejscu i tu pod nim jest jeszcze akumulator. A przechodząc na bok ciągnika, to pod kabiną mamy zbiornik paliwa, pojemność 135 litrów. Tu z elementów przy silniku od lewej strony to nie ma tutaj zbyt wiele widocznych jakichś elementów. Jest jedynie tutaj turbosprężarka, gdybyśmy sobie ściągnęli tą osłonę, byłoby to lepiej widać. Jest ona przykręcana na kilka śrub. Szybki przeskok na drugą stronę. Z lewej strony jest już nieco więcej elementów ciągnika. Pod kabiną mamy część osprzętu od układu pneumatyki. Cały układ wydechowy z rurą poprowadzoną nad kabinę. Rozdzielacz hydrauliczny, z którego poprowadzone są wyjścia na przód ciągnika i do przedniego tuza. A przy samym silniku miernik do sprawdzenia poziomu oleju, alternator, filtr oleju. Cały układ dolotowy powietrza widoczny tutaj. Oczywiście zestaw chłodnic, jak to zazwyczaj bywa.
Naprzód tego ciągnika mamy wyprowadzone dwie pary wyjść hydraulicznych, dołożony przedni tuz. Można wyprowadzić również przedni WOM lub zdecydować się na ładowacz czołowy i z tego rozdzielacza wtedy puścić sobie węże do ładowacza czołowego. Więc szereg różnych opcji, jakie można dostosować. Ten ciągnik jest dosyć szeroki. No jak tu przystało już na maszynę około 100-konną, taką uniwersalną. I nie wspominałem o tym chyba przy otwieraniu maski, ale tu mamy taki bardzo solidny uchwyt, który zdecydowanie ułatwia otwieranie czy zamykanie maski tego ciągnika. Zaczynamy sobie od podnośnika. Udźwig 4700 kg, końcówki hakowe, a sterowanie całym podnośnikiem jest mechaniczny. Zestaw zaczepów, zaczep dolny oraz przesuwny automat na szynie. Tutaj pod tym zaczepem automatycznym mamy końcówkę wałka odbioru mocy, dwie prędkości 540 oraz 1000 obrotów na minutę. Na tył ciągnika mamy wyprowadzone trzy pary wyjść hydraulicznych. Można część przerzucić sobie naprzód, tak jak to zapewne widzieliście już wcześniej. Dobrze widoczne są siłowniki od układu podnoszenia. Dołożona jest również instalacja pneumatyczna dwuobwodowa. Tutaj są dwie bańki, dwa zbiorniki na sprężone powietrze. I z elementów jeszcze na tyle ciągnika to możemy sobie wspomnieć na przykład o zbiorniczku na płyn do spryskiwaczy czy o gnieździe siedmiopinowym elektrycznym. Skakujemy sobie do kabiny tego ciągnika i zaczynamy sobie od tego, że jest ona czterosłupkowa, tak jak sobie mówiliśmy już to na wstępie, co przekłada się na to, że drzwi po lewej oraz po prawej stronie pokrywają całe powierzchnie boczne kabiny. Otwierają się one w takim zakresie, jak myślę można na tej głównej kamerze zauważyć. I co tak zauważyłem przy wsiadaniu, no to ta przestrzeń tutaj w tym miejscu mogłaby być delikatnie szersza, byłoby nieco łatwiej wchodzić do kabiny, no ale to też myślę, że taka kwestia trochę do przyzwyczajenia się. Elementy w kabinie wykończone już w jasnym kolorze, czy tutaj po mojej lewej, prawej stronie, bezpośrednio przede mną ten kokpit cały, to wszystko jest w jasnym kolorze, podobnie podsufitka, czy te różne kratki nawiewów na górze kabiny, których jest 6, są również w takim jaśniejszym kolorze. Do tego mamy szyberdach, takie małe okienko otwierane w ten sposób, ale fajnie, że jest. Zawsze to jakieś świeże powietrze można wpuścić sobie do środka. W górnej części po lewej stronie mamy jeden głośnik, a po prawej stronie mamy radio w tym miejscu. Takie dosyć nietypowe może miejsce, ale też na pewno będzie się dało do tego przyzwyczaić. I tu jest jeszcze wyjście USB, na przykład na pendrive'a z ulubioną muzyką. Kierownica regulowana jest w jednej płaszczyźnie. Jest taka dźwignia tutaj pod spodem, zwalniamy sobie ją i możemy w całkiem dużym zakresie sobie wyregulować kierownicę. Obok kierownicy po prawej stronie manetka do obsługi kierunkowskazów, wycieraczki, sygnału dźwiękowego. Tutaj w tym miejscu z tego poziomu sobie obsługujemy te funkcje. Przede mną jest jeszcze taka deska rozdzielcza i odpowiednio mamy tutaj po lewej stronie wskaźnik temperatury, duży wskazówkowy obrotomierz na środku i po prawej stronie jeszcze wskaźnik poziomu paliwa. Mam sobie pozycję zapłonu. To zobaczymy sobie jeszcze ten mały wyświetlacz pod tym dużym obrotomierzem. Pokazuje nam się m.in. ilość przepracowanych godzin czy prędkość tego ciągnika. I do tego oczywiście dochodzą różne kontrolki rozmieszczone w okolicach właśnie tych wskaźników. Jest jeszcze włącznik świateł awaryjnych tutaj przy kierownicy oraz włącznik do obsługi jednych świateł oraz z prawej strony, tu nieco niżej, jest jeszcze stacyjka. Fotel jest mechaniczny, marki Grammer, amortyzowany mechanicznie. Tutaj jest w tym miejscu właśnie dźwignia, takie pokrętło bardziej, można powiedzieć, do regulacji wysokości oraz możliwość przesuwania fotela do przodu, do tyłu. Dwa podłokietniki, jeden z lewej, drugi oczywiście z prawej strony. I ta pozycja za kierownicą też myślę, że jest całkiem dobra. Wypada to całkiem nieźle. Wrócimy sobie jeszcze na chwilę do samej kabiny tego ciągnika. Na szerokość tego miejsca może nie ma jakoś tak za wiele, ale sama ta kabina już konstrukcyjnie jest dosyć wąska, więc no fizycznie po prostu do tego miejsca nie da się wygospodarować jakiejś ogromnej ilości, ale i tak myślę, że wypada to całkiem nieźle. Tutaj operator powinien dobrze, komfortowo się czuć. Za to na górze mamy naprawdę duży zapas miejsca. Tak jak można zauważyć nad głową, mam tutaj to wszystko pod siebie wyregulowane, a mój wzrost to, uwaga, 174 cm. Przekładnia tego ciągnika ma 18 przełożeń do przodu i do tyłu, na co składa się 6 biegów głównych zmienianych dźwignią w tym miejscu, 3 zakresy reduktora zmieniane dźwignią po lewej stronie i do tego jeszcze rewers mechaniczny, dźwignia przy kierownicy i daje nam to 18 biegów do przodu, jak i 18 biegów do tyłu. Przy kierownicy mamy jeszcze wyprowadzony joystick do obsługi wyjść hydraulicznych czy przedniego tuza, w zależności jak to będzie tutaj spięte. Bardzo dobra pozycja za kierownicą przy obsłudze tego przedniego tuza, na przykład, czy ładowacza czołowego, jeżeli by się on tutaj znajdował.
Także tu bez problemów, myślę, powinno to fajnie ze sobą współgrać. I kolejno może omówimy sobie elementy kabiny. To tak, drążek do zmiany 6 biegów, wszystko oczywiście podpisane na drążku. Dźwignia gazu ręcznego, 3 dźwignie do obsługi mechanicznych wyjść hydraulicznych, 2 dźwignie do obsługi podnośnika, regulacja siłowa pozycyjna, dźwignia do obsługi hamulca ręcznego oraz kilka przycisków, wycieraczki, światła, w tym miejscu tu mamy jeszcze gniazdo USB oraz przyciski do obsługi wałka odbioru mocy, włączany elektrohydraulicznie z taką blokadą, którą trzeba pociągnąć w dół i wtedy możemy sobie włączyć przycisk. Tryb automatyczny wałka, czyli podnosimy, wałek wam się wyłącza, opuszczamy podnośnik, wałek wam włącza się ponownie. Napęd naprzód oraz blokada mechanizmu różnicowego i test hamulca przyczepy. 12-woltowe gniazdo zapalniczki jeszcze w tym miejscu oraz takie zagłębienie, bardzo dobre miejsce na przykład na telefon. Wędrując po prawej stronie ciągnika przechodzimy sobie jeszcze tutaj w górną część kabiny. Mały panel do obsługi nawiewów, klimatyzacji, regulacja siły nadmuchu oraz temperatury oraz to wspomniane wcześniej radio też jest tutaj w górnej części. Z lewej strony mamy takie zagłębienie na jakieś drobne przedmioty, tutaj miejsce na kubek. Dźwignia do wyboru dwóch prędkości wałka 540-1000 oraz dźwignia do wyboru trzech zakresów przekładni, o czym też mówiliśmy sobie już wcześniej. Uruchomimy sobie zaraz silnik tego ciągnika, sprawdzimy poziom głośności w kabinie, no i zrobimy sobie krótki przejazd. OK. I uruchamiamy sobie maszynę. Ja tu sobie to dostosuję, tak żeby było dobrze nam jechać. Ustawimy sobie około 1200 obrotów na minutę. I sprawdzimy sobie głośność w kabinie. No jest to około 60-61 dB, tak jak sprawdzałem. Tak wygląda ten wynik, jeżeli chodzi o głośność w kabinie. Teraz się jeszcze przejedziemy tym ciągnikiem. Mam sobie pierwszy bieg. Reduktor ustawiłem na najszybszy zakres. Kierunek jazdy do przodu. Ta charakterystyka pracy silnika całkiem fajnie to brzmi. No i też te dźwignie nie stawiają jakiegoś dużego oporu. Teraz dwójka. Także tutaj skrzynia biegów. Nie powinno być naprawdę żadnych problemów z zmianą tych przełożeń. Fajnie to współpracuje. Dźwignia rewersu, choć już trochę ciężej, ale i tak na pewno nie jest to jakiś zły poziom. Myślę, że bez problemu się da do tego przyzwyczaić. Za to biegi naprawdę bez żadnych zastrzeżeń. Jeszcze sobie zobaczymy. Tutaj wygląda zwrotność tej maszyny, o ile będzie się dało jakoś to pokazać. No, może w ten sposób jakoś nam się uda to zaprezentować. OK. Kierunek jazdy do przodu. Radam sobie do tyłu, żeby nie zahaczyć drugą maszynę. Jedynka znowu, ponownie sobie ruszamy. Pozycja za kierownicą również naprawdę jest bardzo dobra. W porządku się tu siedzi. Także pod tym względem też jest OK. No, a takie pozostałe jakieś odczucia z jazdy, no to na pewno trzeba by samemu przejechać się tą maszyną, zobaczyć sobie samemu, jak to w praktyce wygląda. Ale taki krótki przejazd w pewnym stopniu chociaż pokaże nam właśnie, jak mogłaby wyglądać praca taką maszyną. Podsumowując tą prezentację, to mamy tutaj do czynienia z ciekawym ciągnikiem prosto z Chin, o mocy około 100-120 koni mechanicznych, więc w tym segmencie mocy jest to całkiem ciekawa propozycja. Jak można było zauważyć, traktor można dowolnie sobie dostosować, na przykład te wyjścia hydrauliczne naprzód, na tył, jest tych opcji całkiem sporo. No i jest to maszyna kompaktowa, miejsca w kabinie nie mamy może jakoś przesadnie dużo, no ale jak już to właśnie przed chwilą powiedziałem, jest to dosyć kompaktowy sprzęt, więc tak to nam się prezentuje pod tym względem. Myślę, że jak najbardziej warto zainteresować się taką maszyną.
A mi nie pozostało nic innego, jak zaprosić Was na kolejny film, za tydzień na kolejną prezentację oraz do sprawdzenia pozostałych odcinków na tym kanale. Do zobaczenia, dzięki za uwagę, cześć!